Dzień dobry kochani, witam serdecznie na moim kanale Kaczki Oli Elbląg. Jest dzisiaj 15 wrzesień, piękna, słoneczna pogoda. Na termometrze nawet wskazywała temperaturę 30 stopni. Super, bym chciała, żeby ta chwila zawsze trwała, żeby było tak ciepło, słonecznie. Mikołaj to jedynie niech będzie wtedy, kiedy muszę go zrobić, czyli odwiedzamy dzieci. I co chcę wam jeszcze powiedzieć? Jest po prostu cudownie, jest pięknie, cisza, spokój, kaczki nasze rosną, zaraz znajdziemy je, rosną jak na drożdżach, kolorystyka tych naszych kaczek to jest po prostu przecudowna, teraz je odnajdziemy, po prostu są takie piękne, cudowne, cichutko, słuchajcie, skradamy się, zrobię troszkę powiększenie, o! One to mają dobry słuch jednak. Tutaj te małe kaczki już zmieniają po prostu swoje maść, swoją kolorystykę. No niedługo będziemy staw czyścić, bo słuchajcie, dopóki jest jeszcze ładnie ciepło, w czwartek już zapowiadają 14 stopni. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Wolałabym, żeby się nie sprawdziło. Tu nasz kaczur. Pomiędzy tymi krzaczorami. Kaczki fikołki robią. Rewelacja. No i co wam powiem? Powiem wam, że wody trochę przybyło w stawie, a lesi tak jeszcze mało. No ale zaraz tak będą deszcze, więc nie ma się co martwić. Susza już nam nie będzie groziła. No i po prostu dzieciaki nam małe rosną. Kaczki rosną. Mieliśmy urodziny. Tak pomiędzy wierszami wam trochę poopowiadam, bo akurat idę poszukać tych kaczek. Mieliśmy urodziny Gabrysi, więc tutaj wszyscy byli właśnie zachwyceni tym po prostu mini zoo. Tylko te nasze budki po prostu do niczego. Tylko piękna ozdoba. Kaczki nie chcą w nie wchodzić. Słuchajcie, o, są tam. Płyną. Na przyszły rok chcemy tutaj po środku zrobić taki pomost i po prostu, o tak jak, o zobaczcie, tutaj jest, tak jak o tutaj chcemy taki pomost zrobić i żeby to do środka i tam sobie usiąść, wypić kawkę, popatrzeć na nasze małe kaczki, które mogą być na przyszły rok jakieś nowe. Tam szczekają, żab nie ma, nie kumkają. O, to nasza mini kaczuszka, taka malutka, ale słuchajcie, już ma piórka takie ładne, kolorowe. O, tutaj to zawsze razem, a nie w czwórkę. Że kaczek mamy, a mamy. Jednak jest im też ciepło, chowają się tam tej trzcinie. No i co, kochani, jeszcze wam powiem. Dzisiaj 15. ZUSy trzeba było dzisiaj zapłacić. Więc niezadowolona jestem z tego powodu. Niezadowolona. Te pieniądze można by było komuś innemu oddać. No ale nie poruszajmy tego tematu, żeby zawału nie dostać. Tutaj wam pokażę jeszcze Andrzeja gołębie. Dzisiaj był locik. Zadowolony. Tu się dużo gołębi. Ekipa sprzątająca tutaj była, wysprzątała. Gołębie chyba się trochę zmęczyły. Grzecznie siedzą na swoich grządkach. Takie ładne. Zobaczymy do trzeciego. Jakie cuda, świetne, polatały, teraz chyba sobie odpoczywają. Wszystkie gołębniki są otwarte, więc kto ma ochotę, to lata, kto nie ma ochoty, to siedzi i odpoczywa.
A ja, kochani, Wam życzę jeszcze miłego popołudnia, miłych chwil, cudownego dnia. Pozdrawiam gorąco, ściskam mocno. Pozdrawiam już serdecznie tą osobę, która mi zawsze tego lajka daje w dół. Wiem, ktoż to jest. Przeżyję. Pozazdrości. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.